Michał, po tobie akurat w meczu z Kuźnią Ustroń nie było widać ani przerzuconych kilogramów w siłowni, ani przebiegniętych na treningach kilometrów. No gdzieś tam myślę, że po wakacjach, po ta przerwa dobrze mi zrobiła. No i na ten moment czuję się w dobrej dyspozycji. No i myślę, żeby oby jak najdłużej to podtrzymać. Bramka, kilka efektownych akcji, również podań. Naprawdę dobrze się was oglądało, zwłaszcza w drugiej części spotkania. No tak, no myślę, że też tak się czuliśmy. Za bardzo też myślę, że nie było widać po nas tej siłowni, którą rano przepracowaliśmy. No myślę, że ogólnie zespołowo zagraliśmy bardzo dobrze. Ocena końcowa, jak rezultat zresztą, wysoka za spotkanie w Ustroniu. To wiadomo, że wynik bardzo dobry, myślę, przy, tak jak powiedział Michał, bardzo świeżych nogach dzisiejszych po siłowni. Nie było problemu, nie, no ale tak szczerze, to wiadomo, że coś tam, robimy dość sporo, odkłada się to. Wynik fajny, myślę, że w drugiej połowie można było na to też bardzo fajnie popatrzeć. No, powinny same pozytywy z tego dnia, myślę, że... Ale pierwsza część spotkania nie zwiastowała takich emocji, tak efektownych, dynamicznych pomysłów. Słowej akcji w drugiej odsłonie. No nie, ja myślę, że też sobie zdawaliśmy sprawę, że te pierwsze minuty, czy nawet pierwsza połowa, no to dość długo, po prostu musimy się rozruszać i wejść w mecz w jakimś tam akcentem pozytywnym. Druga połowa, myślę, że to zrekompensowała tą cierpliwość w pierwszej połowie. Nie da się nie zauważyć, że młodzież naciska. Gole Bartka Gustka, Szymka Wróblewskiego, wejście Filipa Gawlaka. No myślę, że to doświadczenie, które im sprzedajemy przez te lata, jakieś tam ma odbicie. Cieszymy się z tego na pewno, że młodzi pukają tutaj do osiemnastki, do pierwszego składu, także oby tak dalej. Jakie rokowania przed sobotnimi meczami z Wiślanami Jaśkowice oraz GKS-em Katowice? No ja myślę, że na razie żyjemy następnymi godzinami z dnia na dzień, także przed nami jutrzejszy dzień, czyli czwartek, coś tam jest zaplanowane, także nie wiem, czy będzie siłownia, ale myślę, nie, pozytywnie, sobota, chcemy dobrym akcentem zakończyć, wiemy, że są dwa fajne sparingi, tym bardziej ten drugi na Bukowej z GKS-em, także każdy by chciał wystąpić w tym spotkaniu.